Mob kończy swoją przygodę, Persona zaczyna nowy rozdział tanecznym krokiem, Sword Art Online wygląda ciekawie, a ARMS nie będzie już więcej dopieszczane. To i wiele więcej ciekawych rzeczy w najnowszym odcinku newsowym. Odcinek zaczniemy od krótkiego napomknięcia, że wspaniale zapowiadający się Dragon Ball FighterZ Z doczekały się nowego materiału. Tym razem zaprezentowano nam bohaterów tej produkcji i raczej nie ma tutaj zaskoczeń. Do stałej ekipy ziomali dołączyli wojownicy z nowej serii anime. Po premierze spodziewać się również możemy DLC z nowymi postaciami. W międzyczasie Netflix stara się zdobyć serca japońskich widzów za pomocą nowej produkcji z honorowym obywatelem Tokio w roli głównej. Godzilla Planet Monster, który pokazano w zaledwie kilku kinach, doczeka się nie tylko kontynuacji, ale również mangi, która będzie uzupełniała historię znaną z filmu. Premiera już w przyszłym roku, a dla tych, którzy nie mogą się już doczekać, twórcy mają coś ekstra, czyli wydaną w październiku nowelkę będącą prequelem do tego całego uniwersum. Przejdźmy teraz tanecznym krokiem do Atlusa i ich dwóch całkiem ciekawych marek, które niebawem zagoszczą w nowych odsłonach na naszych konsolach. Pierwszym z nich jest Persona, która po raz kolejny zalicza romans z gatunkiem tanecznym. Więc jeżeli graliście w poprzednią odsłonę i wydaliście miliony szekli na dodatki, teraz będziecie mogli to powtórzyć. Ciekawszą jednak okazuje się wiadomość o nowej wersji Catherine o dopisku Full Body. Poza oczywiście pociągniętą grafiką, otrzymać mamy nowe linie fabularne, zakończenia, plansze i co najważniejsze nową bohaterkę. A gdyby tego było mało, tytuł wyląduje również na Nintendo Switch, co może okazać się strzałem w dziesiątkę. Niestety nie mam dobrych wieści dla fanów twórczości One, albowiem jedno z jego dzieł kończy się w grudniu. Mowa tutaj o mega popularnej mandze, jak również i odskoczni dla jej twórcy od One Punch Mana, czyli Mob Psycho 100. Co ciekawe jednak, projekt nie jest zupełnie zakończony, ponieważ kontynuacja tego tytułu planowana jest jako oławka, a film live action ma zawitać na naszych ekranach już w przyszłym roku. Na otarcie łez tych niezadowolonych skończenia MOBA mam najnowszy filmik prezentujący rozgrywkę z Ni no Kuni 2, czyli swoistym opus magnum growym dla wszystkich fanów studia Ghibli. Graficznie wygląda jeszcze lepiej niż poprzednie dwie gry, gameplay jest równie fajny co wcześniej i miejmy nadzieję, że twórcy udostępnią możliwość rzucania czarów za pomocą jakichś komend ruchowych lub głosowych. Byłby to niezły dodatek do prawdopodobnie już obszernej gry. Nie wiadomo natomiast, jak obszerne będzie Sword Art Online Fatal Bullet, ale na pewno wygląda jeszcze ciekawiej niż na poprzednich materiałach. Całość ma być kontynuacją Hollow Fragment i dziać się będzie w Gungale, co jest bardzo fajne. Ciężar gry zostanie przeniesiony z typowego fantazy na coś, co mogliście już kiedyś zaobserwować w Dirge of Cerberus. Premiera już w 2018 roku. Na sam koniec, przed szybkim szpilem, mam dość smutną wiadomość dla wszystkich posiadaczy Switcha oraz ARMS. Otóż ukochany przez Was tytuł przestanie być już częściowo wspierany po łatce 5.0, która sama w sobie dodaje nowego zawodnika oraz planszę. Oczywiście gra będzie otrzymywała dalej mniejsze poprawki balansujące rozgrywkę, ale nie oczekujcie już nic większego. Tymczasem nastąpiły kolejne wycieki zrzutów z nowej części Kingdom Hearts. Seria Bravely jest teasowana obrazkami bohaterów trzymających w dłoniach Joy-Cony. Dragon Marked for Death zalicza obsługę tak samo jak Fantasy Life Online i Atelier Online. I Rejs dostępny jest już na Netflixie, niestety tylko w Ameryce. Super Robot Wars X prezentuje nowe obrazki. Hokuto ga Gotoku otrzyma limitowaną wersję PS4. A Platinum oznajmia, że Granblue Fantasy będzie wyglądało jeszcze ładniej niż dotychczas. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku. Zajrzyjcie też do opisu pod filmikiem, w którym znajdują się linki do ciekawych rzeczy. Zapraszam również do obejrzenia innych materiałów, jak przemyśleń na temat problemów z shonenami, historii Kaviaversu, recenzji Mario & Rabbids Kingdom Battle i wielu, wielu innych. Zapraszam również do zajrzenia na WordPressa i przesłuchania podcastu Konsolożki, w którym rozmawiamy z dziewczynami m.in. na temat gier.
kończąc tymczasem chamską reklamę. Do następnego razu. Siema.